tak jak powiedział, trochę nie wyciągnął z ust przy swoim pożegnaniu Francesco Totti, powiedział, że to nie on zdecydował się na zakończenie kariery, tylko czas za niego podjął tą decyzję. I ze mną jest bardzo podobnie, że niestety przychodzi taki moment, że już organizm już nie jest ten sam, już gdzieś ten ogień zanika. Kiedyś sam rozpalałem ogień w szatni, sam rozpalałem ogień w drużynie. Dzisiaj niestety już takich mechanizmów nie ma, co powoduje, że to jest właśnie coś, co daje sygnał do tego, że już czas zejść z tego i zamknąć ten rozdział. No i tutaj muszę przede wszystkim się dzisiaj skoncentruję na tym, żeby podziękować, bo to jest chyba dla mnie najważniejsze, że przez tą całą drogę towarzyszyło mi mnóstwo ludzi, którzy byli przy mnie. Począwszy od was dziennikarzy, którzy starali mnie pokazać z innej perspektywy to, że moje sukcesy potrafiliście pokazywać, że one były jeszcze bardziej istotne. Znaliście mnie jako młodego chłopaka, który miał różne fryzury, raz długą, raz tak jak dzisiaj troszkę fryzurę znał za krótką, ale pamiętacie mnie z różnych tych okresów, dlatego dzięki wam też ta moja kariera mogła nabierać tempa. Oczywiście chciałbym podziękować także wszystkim, którzy wokół klubu, pracownikom klubu, przede wszystkim każdego z klubów, w którym byłem, no, począwszy od ludzi, którzy gdzieś zajmowali się rzeczami, które nie są widoczne na gołym okiem przez kibiców, ale bardzo ważne i gdzieś tam istotne dla zawodnika, który może tylko i wyłącznie skoncentrować się na tym, co na czym musi. I dla tych wszystkich ludzi naprawdę wielkie brawa zawsze będę robił, czy zawsze będę miał o nich wspominał i mam nadzieję widywał ich. No, teraz przejdę do trenerów, bo tutaj jakby nie ukrywam, że ważną rolę w moim życiu odgrywali ludzie, którzy po prostu postawili na mnie, postawili na Sebastiana, którego wierzyli, którego ciągnęli trochę za sobą, ale to było właśnie ogromne moje szczęście i pozwólcie, że wyciągnę sobie małą ściągę, bo mam oczywiście tych trenerów bardzo dużo i pewnie wszystkich dzisiaj nie zdołam wymienić i trochę się przygotowałem do dzisiejszej tej konferencji. Jeśli chodzi o trenerów, to nie mogę zapomnieć o choćby takich trenerach jak trener Leńczyk, jak trener Tarasiewicz, jak trener Pawłowski, jak trener Janas, który zabrał mnie na Mistrzostwa Świata w 2006 roku, jak trener Nawałka, dzięki któremu gdzieś te moje marzenia dziecięce się naprawdę spełniły. Oczywiście trenerowi Kleidistowi, który w młodzieżówce prowadził mnie na początku tej mojej drogi. Oczywiście też nie mogę zapomnieć o trenerze, bo najważniejszym, też jednym z ważniejszych, oczywiście trenerze panu Kaczmarkowi, za to, że po prostu możliwie wierzył od początku, że weźmie chłopaka z Gdańska i da mu szansę w Ekstraklasie i tak się to właśnie stało. A na samym końcu zostawiłem trenera Globisza, bo tak naprawdę to on kiedyś przyjechał z Gdańską Lechią do Gdańska na turniej halowy. Prowadził tę drużynę i tam zobaczył chłopaka z koszalinu i to tak rozpętał we mnie ten ogień, o którym mówiłem, że dzięki niemu po prostu ta moja kariera nie miałaby prawa się udać. Więc generalnie naprawdę ten Globisz będzie mi bardzo bliski. Chciałbym podziękować oczywiście chłopakom z drużyny. Tylko chwilkę. Chłopakom po prostu, bo
chwilkę. Czekaj. Oni byli jak naprawdę jak rodzina. No, spędzaliśmy mnóstwo czasu ze sobą i gdzieś to wszystko odzwierciedlało się później w rzeczach już takich niezwiązanych z piłką, że spotykanie się rodzinami, wyjeżdżanie w swoje wakacje i pomoc w najtrudniejszych chwilach. To tylko robią najbliżsi i tak właśnie traktowałem wszystkich kolegów. Nie wspomnę nic o Tomku Wieszczyckim, który stał się takim moim nierodzonym bratem, ale który cały czas pomagał mi podejmować te najważniejsze decyzje w życiu i to było czymś, co było dla mnie szalenie ważne, dlatego zawsze będę mu za to wdzięczny. Chciałbym też powiedzieć jedną rzecz, że to, co już Janusz powiedział, że to moje marzenie, które miałem i chciałem, tak jak zaczynałem tutaj przyjeżdżać, sam prałem sobie skarpetki i sam jakby robiłem sobie pierwsze posiłki, pierwsze wyjścia gdzieś z domu. To wszystko się odbywało właśnie w Gdańsku na początku i tak jak Janusz powiedział, to było jedno z moich marzeń, żeby móc zakończyć i spiąć klamrą po prostu to coś i to by nie było możliwe, gdyby nie prezes Adam Nędziara, bo to on mocno jakby nalegał i bardzo pomógł mi w tym, żebym mógł dzisiaj tutaj się znaleźć i jestem mu wdzięczny za to, bo tak bardzo chciałem, żeby tak się to skończyło, jeśli chodzi o moją historię. No i oczywiście na sam koniec może jeszcze jedno słowo powiem, że tak wiele osób we mnie inwestowało naprawdę i wielu sponsorów, dlatego też muszę o nich wspomnieć i podziękować za wiarę w to, że warto było we mnie wierzyć, że warto było we mnie inwestować, dlatego wszystkim sponsorom, którzy otaczali mnie przez i otaczają do tej pory, podziękować za to, że sprawiali, że piłka nożna była dla mnie grą łatwiejszą i przyjemniejszą, że mogłem się tylko na niej skoncentrować. A na samym końcu, już nie zanudzając was tymi historiami, to chciałem tylko podziękować swojej rodzinie. Zaczynając oczywiście od rodziców, taty i mamy. A już końcówka. Oczywiście dziękując tacie i mamie po prostu za to, że pozwolili mi spełniać moje marzenia, że wozili, wspierali, byli. To jest fantastyczne mieć takich rodziców, naprawdę. To jest chyba jedna z największych rzeczy, które pomagało mi w tym, że jestem w tym miejscu. Oczywiście swojej siostrze, Krześniakom, Dominikowi, Filipowi i szwagrowi, który mnie woził na mecze jeszcze Lechii Gdańsk, kiedy pamiętam sytuację, powiem wam, że pamiętam jeszcze jak grałem w juniorach Lechii Gdańsk, kiedyś pojechałem do Warszawy do siostry i niestety nie zapomniałem, że czas się zmienia. I pojechałem na dworzec i okazało się, że ten pociąg, który idealnie pasował do tego, żebym zdążył przyjechać na mecz juniorów, okazało się, że jest już w drodze, więc pamiętam jak szwagier wsiadł w samochód i pędziliśmy tutaj, żeby zdążyć, bo to było bardzo ważne, jeszcze to był mecze ligowe, to były ważne, bo to były przed mistrzostwami Europy z U16, więc to były, nie można było, bo ten Anglowicz oczywiście by był mega zdenerwowany. Już pamiętam jak zadzwoniłem i mówiłem, że mogę nie zdążyć na mecz, to powiedział, żebym uważał, żebym lepiej na tym meczu był, więc generalnie rzeczywiście dziękuję. No a na końcu oczywiście mojej najbliższej rodzinie, oczywiście Uli, kochanie, naprawdę wielka sprawa, że wytrzymałaś tyle. Wiem, że nie było łatwo.
Ale to twoja zasługa jest też, że tu jesteśmy, że mamy taką córkę, która kibicuje Śląskowi i Lechii oczywiście, reprezentacji Polski, więc i to jest moje największe osiągnięcie, bez dwóch zdań, Michalina, więc naprawdę, Ulo, dziękuję ci bardzo i mam nadzieję, że teraz ci trochę wynagrodzę to wszystko. Dziękuję, że przyszliście. Dziękuję bardzo, Sebastian. To było naprawdę bardzo wzruszające. Myślę, że tak, brawa się należą zdecydowanie. No i teraz tradycyjnie zapraszamy do zadawania pytań, przepraszam. Głupio pytać. Tak. Sebastian, no pamiętam twoją konferencję po tym, jak przenosiłeś się ze Śląska do Lechii, też podobny emocjonalny to miał wymiar. Te też pojawiły się łzy. Czy jakbyś miał podsumować ten etap już po przejściu do Lechii, czy udało się to, no pewnie nie udało się to osiągnąć tego, co chciałeś zapewne, ale jakbyś podsumował ten etap już po transferze tutaj kolejnym do Lechii? Jasne, no oczywiście, tak jak powiedziałeś, ja byłem zawodnikiem, który zawsze grał o najwyższe cele, zawsze odnosił z drużyną swoją jakiś sukces, czy to był sukces w postaci zdobywania mistrzostwa, czy wicemistrzostwa, czy choćby gry w europejskich pucharach, choćby zdobywania, nie wiem, Pucharu Polski, czy Superpucharu, w innych krajach podobnie, więc generalnie byłem gotowy na to, żeby osiągnąć to samo z Lechią i absolutnie nie jestem z tego zadowolony, że tak to wyglądało, bo bardzo chciałem sprawić, by kibice tutaj byli po prostu szczęśliwi z tego, że jestem w tym klubie, że chciałem tutaj wrócić. No niestety nie udało mi się to. Bardzo chciałem, muszę przyznać, że bardzo chciałem i czasami mnie to, być może momentami, ten cel po prostu gdzieś tam zasłaniał oczy i być może dobrze nie widziałem pewnych rzeczy. Dlatego oczywiście ten okres dla mnie będzie zawsze się kojarzył dobrze, ze względu na to, że wiem o tym, że na pewno nie będę legendą tego klubu, ale wiem, że będę na pewno członkiem rodziny Biało-Zielonych i to w zupełności naprawdę mi wystarczy. Jeszcze jedno pytanie. Kiedy jakby dotarło do ciebie, że to już pora kończyć karierę, tak? Kiedy się pojawiła pierwsza myśl, że po tym sezonie już faktycznie, że to będzie ten ostatni sezon? Kiedy to się stało? Więc to było właśnie, wygląda, że to, bo to jest dłuższy okres czasu, rzeczywiście nie grałem w pierwszej drużynie i u mnie był ten etap bardzo podzielony, kiedy kończył się sezon, w momencie, kiedy były powołania do Francji. To był ogromny cios dla mnie, że nie znalazłem się w tej drużynie i oczywiście to mocno przeżyłem, ale ta porażka spowodowała, że mnie to zmobilizowało do tego, żeby kolejny sezon był dla mnie lepszy, wyjątkowy, żeby móc po prostu gdzieś tam wynagrodzić sobie tą swoją porażkę w momencie, kiedy nie pojechałem na te mistrzostwa. Byłem w drużynie, już rzeczywiście mało wtedy grałem po tych mistrzostwach, ale drużyna była bardzo wysoko, mieliśmy szansę na zdobycie Mistrzostwa Polski. I kiedy masz szansę i kiedy wierzysz, że jesteś blisko tego zdobycia i jesteś częścią tej drużyny, to cały czas wierzysz także i w siebie, że okej, może nie w wymiarze, nie wiem, 90 minut w każdym meczu będziesz gdzieś odgrywał jakąś ważną rolę, ale w wymiarze takiej, że możesz sprawić, że będziesz konkurencyjny dla kolegi z drużyny, że będziesz wsparciem dla mojego piłkarza. To powodowało, że chciałem jeszcze powalczyć o to, nie poddać się jeszcze i spróbować jeszcze. I to było dla mnie najważniejsze. Ja doskonale rozumiem też, że gdzieś tam pojawiało się, że ja jestem, siedzę i gdzieś zarabiam pieniądze, ale ja powiedziałem przed przyjściem, mój kontrakt wypełnię do samego końca bez względu na wszystko i nie miałem absolutnie przez chwili nawet zawahania, żeby skończyć, bo ja jestem człowiekiem, który
nie mówi sobie tego, że ty nie dasz rady albo nie osiągniesz tego. Teraz przyszedł taki moment, kiedy jest koniec kontraktu, kiedy nie gram zupełnie, nie jestem brany do osiemnastki. Ogień zagasł we mnie do końca. To powoduje, że rzeczywiście absolutnie nie interesuje mnie już to, żebym walczył, ani żebym musiał coś jeszcze udowadniać. Już wiem o tym, że to jest moment, który trzeba powiedzieć dość i zostawić to i odpocząć po prostu od tego, bo to było bardzo dużo wyrzeczeń w moim życiu. Wiele poświęciłem, poświęciłem wiele czasu rodziny i swojego własnego przygotowań i wszystkiego dookoła. Naprawdę to nie jest takie proste. Dzisiaj też mnie kuje serce, bo od ponad 20 lat robię i rano przychodziłem na treningi i robiłem to długi czas i to kuje, to boli, ale z drugiej strony jestem szczęśliwy z tego powodu, że to już jest koniec, że już jest koniec bólu, jaki czasami sprawiałem swojej rodzinie, bólu ciała i gdzieś tam walki ze sobą, plus starać się, albo nawet bym powiedział więcej, marzyć, sprostać oczekiwaniom kibiców. To jest ogromny stres i ogromny, nie wiem, dużo energii pochłaniało to we mnie po prostu. Trochę mogę powiedzieć, że wyżerało mnie to od środka i co spowodowało, że na sam koniec rzeczywiście czuję się zmęczony i tyle. I chcę po prostu, i teraz mi jest łatwo po prostu powiedzieć stop. 20 lat temu zaczynałeś tą swoją karierę i zaczynałeś tu w Gdańsku, gdy przychodziłeś z mocy autorytetu trenera Globisza do tych młodzieżowych reprezentacji. Niedosyt, niespełnienie, czy jednak takie poczucie, że zrobiłeś tyle, ile się dało, bo byłeś mistrzem Europy, ale w tych reprezentacjach jeszcze nigdy nie byłeś jednak liderem. W tej reprezentacji pierwszej nie zaistniałeś w takim zakresie, do jakiego predestynował się talent. A to wszystko się układało od nastolatka. Jest niespełnienie, jest niedosyt. Ten ostatni rok, ostatni sezon w Lechii też praktycznie nie grałeś. Jest kilka takich momentów, które pozwalają zadać takie pytanie. Czy zrobiłeś wszystko, ile mogłeś? Chciałbym na to nie odpowiadać, a to dlatego, że nie dlatego, że nie znam odpowiedzi, ale dlatego, że siedzieliśmy właśnie z Ulą i pisaliśmy też na taki list, nie wiem, takie pożegnanie na sobie na kartce odnośnie właśnie tego, czy się udało, czy się nie udało. I powiem tak, że nie wszystko oczywiście było tak, jakbym sobie wymarzył, ale tak jak pan powiedział, bardzo ważną rzecz, ja pamiętam, jak wielu piłkarzy było ode mnie lepszy w tej kadrze U16 i U18. Byli mega utalentowani, mega, po prostu byli, przewyższali mnie umiejętnościami między 2 a 5 razy i to było naprawdę widoczne gołym okiem. Ale ja byłem mega pracowity za to. Ja ciężko harowałem, ciężko pracowałem i doszedłem do takiego momentu, że mam zaszczyt, że ktoś przyszedł na moją konferencję pożegnalną. To jest dla mnie, to powoduje, że mogę powiedzieć, że tak, że udało mi się, że spełniłem te dziecięce marzenia, że kogoś interesuje to, co mam do powiedzenia, że ktoś chce usłyszeć moją odpowiedź na jakiś temat, więc bardziej to traktuję jako swój sukces, że mogłem przez te lata poznać, zdobyć, przeżyć to wszystko, co zdobyłem. A obrazek, który zapamiętasz, to gol strzelony Niemcom, mistrzom świata, czy ten gol strzelony jeszcze w Grodzisku Manchesterowi? Myślę, że zawsze będzie mi towarzyszyło strasznie dużo obrazków z mojej kariery. To, co pan powiedział, mecz z Manchesterem City, niewiarygodna sprawa. Później mecz, oczywiście ta druga bramka z reprezentacją Niemiec, to jakby już na sam koniec albo w końcówce już mojej kariery, to rzeczywiście to są takie dwa elementy, które będę
będą mi towarzyszyć przez całe życie, ale również mam wiele takich pozytywnych rzeczy, wiele obrazków mam. Kiedy nawet choćby obrazek, kiedy przychodziłem do Lechii, tak już świeży taki bardzo obrazek, końcowy już taki obrazek, kiedy przychodziłem do Lechii i jak tu przyszedłem na stadion, albo jak zacząłem pierwsze treningi po powrocie na Trauguta, to były takie fajne obrazki, takie obrazki, które chcę zapamiętać do końca, nie mówiąc już o obrazkach związanych z Mistrzostwem Polski, czy z Mistrzostwem Austrii, czy choćby z wysłuchaniem hymnu. Czy każdą bramką, którą udało mi się zdobyć, nie wiem, czy w końcówce meczu, czy decydującą bramkę, to były momenty, które zawsze będą mi towarzyszyć, choćby nawet bramki, które strzeliłem przeciwko Lechii, które bolały, z jednym okiem cieszyły, bo moja drużyna w tamtym momencie wygrywała, a z drugiej gdzieś płakało, bo wiedziałem, że robię to swojej drużynie. Mnóstwo jest tych obrazków, naprawdę i mam ich bardzo dużo i mam nadzieję, że będę o nich pamiętał, bo będę starał się, będę chciał, żeby było inspiracją po prostu na przyszłość, że można też w innej, jakby na innym szlaku trochę też odnosić sukcesy i też mieć, szukać tych pozytywnych i szukać i mieć te pozytywne obrazki. Teraz będziesz naszym kolegą po fachu. To jest plan tylko na mundial, czy w perspektywie odleglejszej także myślisz, że będziesz, nie wiem, człowiekiem mediów, ekspertem, no może takim stricte dziennikarzem. Ten plan na przyszłość. Oj, dziennikarzem jest bardzo ciężko. Ja już ten. Wiemy. Tak, to macie rację. To już wielokrotnie mówiłem, że zawsze szanowałem rzeczywiście dziennikarzy. Tutaj jakby nie ma wątpliwości. Ale to jak zobaczyłem, jak pracujecie, to rzeczywiście to dziennikarstwo jest bardzo trudne. Te pierwsze teraz dwa miesiące podpisałem rzeczywiście umowę z Telewizją Polską i tutaj jakby wybieram się na Mistrzostwa Świata. Myślę, że po tych mistrzostwach troszkę odpocznę i podejmę decyzje związane ze swoją przyszłością. Sebastian, no to ja tą przyszłość jednak jeszcze, bo pamiętamy, jak podpisywałeś kontrakt w Lechii, że była taka opcja, że będziesz pracował dalej w Lechii. Dziś możesz powiedzieć chyba już oficjalnie, że w Lechii pracować nie będziesz. No ja takiej informacji nie mam, szczerze mówiąc, chyba że Janek coś ma. Nie, oczywiście ten kontrakt jest ważny, ale nie podjąłem jeszcze żadnych decyzji, nie gdzieś tam z prezesem. Pewnie jeszcze usiądziemy i porozmawiamy na różne tematy. Nie wiem, być może rzeczywiście nie będę pracował, ale na teraz jakby jeszcze takiej decyzji nie mam. Tak jak mówię, to już do Janka trzeba było się zapytać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie? To w takim razie bardzo dziękujemy za pytania. I jeszcze zostańcie z nami sekundkę, bo mamy taką małą niespodziankę dla Sebastiana. Okej, dziękujemy Sebastian. Myślę, że jeszcze raz brawa dla Sebastiana się należą.